prawda. Od wielu lat jestem zagorzałą zwolenniczką twórczości Agnieszki Osieckiej wszelkiego rodzaju. To nie chodzi tylko i wyłącznie o piosenki, chodzi również o jakieś większe formy pisane prozą. I w ogóle jej jako postaci uważam, że jest była jedną z najbardziej charyzmatycznych osób, które z którymi mogliśmy obcować my jako odbiorcy w naszym kraju. Więc byłam nią zawsze bardzo zaciekawiona. Zbieram jakby wszystkie rzeczy, które ukazują się w księgarniach, a dotyczą jej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o sam projekt, to nigdy nie planowałam wydawania takiej płyty. To jest jakby wynikiem pewnej propozycji, która została złożona mi i zespołowi USB w ubiegłym roku przez Fundację Okularnicy, która się opiekuje spuścizną po Agnieszce Osieckiej. Była to propozycja wykonania 7 utworów na koncercie poświęconym jakby tylko i wyłącznie jej pamięci. Więc jakby podjęliśmy to wyzwanie bez w ogóle żadnych pytań, zadawania zbędnych pytań, ponieważ no mówię, jakby okazja pozmagania się z utworami akurat popełnionymi przez nią była dla mnie bardzo, bardzo ciekawa, arcyciekawa. Pomyśleliśmy sobie, że może szkoda by było jakby od razu przejść do naszych zasadniczych jakby takich działań artystycznych i zapomnieć o tym konkretnym przedsięwzięciu, że może warto by było po prostu na pamiątkę zarejestrować ten materiał, może dodając kilka dodatkowych utworów, po to, żeby po latach móc sobie, poobcować z tym konkretnym jakby projektem. I nie napinaliśmy się specjalnie ani na jakiś przesadny odbiór, chociaż przeczuwałam, że jakby pewnie wiele osób chciałoby z grona tych, które bardzo przepadają za Agnieszką Osiecką, sięgnąć po ten album, bardziej niż na przykład po moje prywatne albumy. Także liczyłam, szczerze mówiąc, na to, że może właśnie z tego grona będziemy mogli wyłuskać parę osób, które będą zainteresowane taką propozycją. Natomiast no, rzeczywiście to się wszystko potoczyło w tak jakiś spektakularny sposób, że no, możemy chyba mówić o jakimś naprawdę wyjątkowym spełnieniu. Drobiazgiem, co kaszką sypią się głodomor.
Ja nigdy do końca nie miałam przekonania, czy ja interpretuję te teksty we właściwy sposób, ale postanowiłam jakby sobie zaufać, bo wydaje mi się, że osoba, która w ogóle postanawia cokolwiek zinterpretować z twórczości innego artysty, ma większe szanse na to, żeby przetrwać w oczach odbiorcy, trafić do kogoś, jeżeli odważy się, bo to trzeba jednak zdobyć na pewną odwagę, odważy się zinterpretować jakby, nie wiem, podążając za kierunkiem, który wyznacza, nie wiem, no serce powiedzmy. Także nie mam przekonania, że na pewno zrobiłam to właściwie. Być może Agnieszka Osiecka byłaby zdruzgotana takimi interpretacjami, bo wielokrotnie na przykład, kiedy obcowałam z jakimiś takimi pierwotnymi wykonaniami, późniejszymi wykonaniami poszczególnych piosenek, miałam wrażenie, że artyści śpiewający interpretują je totalnie inaczej, że oni doszukują się w tych tekstach niektórych czegoś frywolnego, radosnego, lekkiego, takiego ho, ho, ho z przymrużeniem oka. Dla mnie wiele z tych tekstów to były takie naprawdę no, konkretne kobyły powagi po prostu tak naprawdę i mnie one dotykają i jakby bardzo prywatnie i traktuję je w kategoriach jakby takich naprawdę poważnych wypowiedzi na ważkie dotyczące nas wszystkich tematy.